Pamiętajmy, dla Ciebie wolna i rozważna Polsko. Pod takim tytułem w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu na ulicy Franciszkańskiej 1 odbył się koncert Wspomnienie. Jesteśmy po 16 dniach papieskich, które odbyły się na początku kwietnia w naszym mieście. Dzisiaj ten koncert zorganizowany w związku z kolejną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Koncert bardzo głęboki, przejmujący, zawierający w sobie z jednej strony naukę naszego wielkiego papieża Polaka, a z drugiej strony odnoszący się do spraw wolności. I to zostało zaprezentowane w programie zespołu The Wellness z Wrocławia, który sprawił, że ten wieczór był przejmujący i wyjątkowy. Mieliśmy i treści, o których mówił nasz papież Jan Paweł II, ale też były pieśni patriotyczne. Jakby z zamierzeniem tego programu było to, żeby pokazać, że to wszystko jest wspólne, jest jakby przenikające. Nie są to osobne światy, wszystko jest powiązane. I to, o czym papież mówił, czyli o naszej wolności i to, o czym mówią pieśni patriotyczne, o naszych bohaterach, którzy o tą wolność walczyli, czyli można powiedzieć, wszyscy walczyliśmy o wolność na swój sposób. Jakby w dzisiejszych czasach, w sytuacji, kiedy wszystko to, o czym śpiewamy, jest namacalne i właściwie w trakcie śpiewania sami odczuwamy, żeby dać emocje ludziom, musimy też je poczuć w sobie i musimy sobie na to pozwolić, a z drugiej strony nie pozwolić na to, żeby się w trakcie śpiewania rozpłakać między innymi. No i tak, trzeba trzymać emocje na wodzy, a mimo wszystko umieć je przekazać. Zespół powstał kilkanaście lat temu, natomiast współpracuję z nim już od ponad 10 lat. Sprawdził się, dlatego że w swoim repertuarze ma też program patriotyczny i kolędowy, a ten papieski rozszerzony o część patriotyczną był specjalnie przygotowany właśnie w związku z tym, co się dzieje obecnie w Europie. Dlatego po koncercie odbyła się zbiórka związana z pomocą dla Ukrainy.